Cześć Maciek. Dzień dobry, czołem. Cześć i czołem. Maciek Ziętarski. Słuchaj, podobno. Tyle, ile ze mnie zostało. To inaczej zapytam. Jesteś tego pewien? Nie, ja już niczego nie jestem pewien. Słuchaj, no właśnie, długo cię nie było. No jakiś czas. Ale wracasz. Powoli. Wracam z moim programem w internecie, na YouTubie, Dwa Cylindry. Opowiedz o nim. Wiesz co, to jest program z moim nowym przyjacielem, sąsiadem, który założyliśmy, zaczęliśmy od takiej serii Ziętarstwo dla pasażera. To się przerodziło Dwa Cylindry i robimy program o motoryzacji właśnie z punktu widzenia pasażera, ale pasja została. I o czym tam rozmawiacie? O motoryzacji. Pokazujemy auta kultowe, auta fajne. No dobra, powiedziałeś auta kultowe, to ja ci dam takie pytanie. Czy auto elektryczne twoim zdaniem może być autem kultowym? Wiesz co, wydaje mi się, że może, aczkolwiek dla mnie to jest tak, że ja jestem z czasów, kiedy z elektrycznych skrytów samochodzie były światła, wycieraczki, radio, a reszta była na benzynę. Ja też. No ale czasy się zmieniają, samochody bateryjne zaczynają śmigać, namawiają i nas. Autobusy są elektryczne. Otóż to, dopłacają. A kiedyś elektryczne to były trolejbusy. Aha. No dobra, to jeszcze inaczej. A co determinuje to, że auto staje się autem kultowym? Twoim zdaniem? Moim zdaniem to, że auto było tworzone przez artystę, nie po to, żeby zarobić pieniądze, tylko żeby stworzyć jakiś wyjątkowy i unikalny pojazd. Jakieś dzieło sztuki. A co, jaki samochód jest kultowy według ciebie? Nie wiem, dwa, trzy, strzelaj. Wiesz co, dla mnie kultowe są takie auta, które zawsze kochałem. Ford Capri. Aha. Auto kultowe. Tak. A Mustang? Mustang kurde, aczkolwiek ostatnio widziałem te Mustangi. No właśnie, o to pytam. Dlaczego nie? Nie moja bajka. Dlaczego? Mustang ta prąd. Znaczy, słuchaj, ja się z tobą w pełni zgadzam, bo tak, dla mnie Mustang to była zawsze, od zawsze tylko benzyna. Hammer to miała być tylko benzyna. Pewnie jeszcze Cadillac to miała być tylko benzyna. I pewnie bym trochę powymieniał takich aut, ale... Bardzo dużo nawet. Tak, ale, no ale jednak to wszystko się zmienia. I wszystko. Ten Mustang, wiesz co, wizualnie on też mi tak za bardzo nie leży, ale tym się jeździ fajnie. Powiem szczerze, może jeździ się fajnie, aczkolwiek właśnie nie wygląda. No nie wygląda. Nawet może być auto na prąd, ale żeby ładnie wyglądało. Okej, okay, a masz takie, które ci się podoba na prąd? Które ładnie wygląda? Melex nie. Właśnie Melex jest kultowy moim zdaniem. I w Polsce. W Polsce kultowy, tak. Jak również na świecie, również na tych polach golfowych się pojawiał. Melex jest kultowy. No i słuchaj, rzeczywiście, wiesz co, jakby tak się trochę bardziej nad tym zastanowić, to masz rację, mimo że go wszyscy wyśmiewają. Ale jest kultowy. Tak. A z obecnie produkowanych samochodów, to mnie się wydaje, że wiesz co, ja nie widzę tutaj jakiego kandydata, jak właśnie jak kiedyś na takie auto, gdzie byśmy się spotkali za 10, 15, 20 lat, już jako trochę bardziej sędziwi panowie. Może być ciężko. Tak. Aczkolwiek to jest o tyle problem, że mi jest łatwiej rozmawiać o tych starych czasach, bo one w mojej głowie zostały, bo po tym całym moim trudnym wypadku moja pamięć uległa takim dziwnym przekształceniom, że ja lepiej pamiętam rzeczy dawne i stare, niż te nowe. Poważnie? A to ciekawe, słuchaj. Ja się dowiedziałem o jednej rzeczy, że pamięć ludzka dzieli się na dwa główne rewiry. Pamięć długotrwała i krótkotrwała. Tak, to prawda. Ta długotrwała mi została, krótkotrwała gorzej. Aha, to chcesz pogadać trochę o tych... Ja się śmieję tak, że moja krótkotrwała pamięć ma całe 15 giga, tyle ile mi telefon. Tam sobie zapisuję, dzięki temu pamiętam. No ciekawe. No dobra, no to przejdźmy trochę w czasy historyczne. Co twoim zdaniem jest takiego pasjonującego w historii motoryzacji? W historii? Ogólnie w historii motoryzacji? Czy pytasz o konkretne modele, czy konkretne? Nie, ogólnie jakbyś miał wybrać trzy, cztery wydarzenia, twoim zdaniem, takie, wiesz, kluczowe, takie bardzo ważne dla w ogóle całego rozwoju motoryzacji. Wiesz co, nie będzie żadnego, nie będę odkryczył, jak ci powiem, że Ford T. Zgadzam się. Dobra, to się zgadzam. Coś jeszcze? No w zasadzie to jest... Od tego się wszystko zaczęło, nie? Od tego się zaczęła w ogóle motoryzacja seryjna. Inne podejście do samochodu. Ale ta seryjna motoryzacja też w pewien sposób tą motoryzację taką kultową zabijała. A co sądzisz w takim razie o... No bo tak, Ford... I Henry Ford, kultowe absolutnie postaci. A co sądzisz o Elonie Musku? Tesla.
wyjątkowa postać, wyjątkowy talent, nie tylko do motoryzacji, ale w ogóle do biznesu. Świetne, to prawda. I świetne podejście do tej motoryzacji. I pojazdy na swój sposób genialne, inne, ale genialne. I z wizją. A gdybyś na przykład, gdybym cię poprosił o to, jakbyś tam miał wskazać ikony właśnie motoryzacji, no oczywiście Ford Wing byś się znalazł. Mówię o postaciach, o osobach, które tworzyły ten rynek. To Muska byś do nich wrzucił, czy nie? Na pewno tak. Aha, a daleko? Blisko. O, a to ciekawe. Bo to jest ciekawa postać. Znaczy wiesz, ja tak jak się zastanawiam nad ludźmi, którzy tworzyły rynek motoryzacji i tworzą cały czas rynek motoryzacyjny. Właśnie Musk tworzy. To tak, to ich wcale tak dużo nie ma, bo są marki, które znamy, za nimi stoją rzesze ludzi, sztaby, ale takich ludzi, gdzie powiem, o, to jest ten, który to zrobił, to wcale nie jest tak dużo. Lee Iacocca, postać związana z Chryslerem. Jakiś też twórca podejścia do biznesu. Tak, no Chrysler w Polsce to tak to marka niekoniecznie jest popularna. Nie. Tam GM go trochę zabił, nie? Można powiedzieć. W ogóle go GM trochę zabił. Aha. Aczkolwiek również trzeba poważyć na to inaczej. Motoryzacja amerykańska w Europie leży. A wiesz co? A tobie się podoba amerykańska motoryzacja? Zawsze uwielbiałem. Jezu Maciek, zawsze uwielbiałem. Bracie mój. To była zawsze dla mnie motoryzacja kultowa i inna zupełnie. Bo to jest tak, że w Europie i w Japonii samochody były konstruowane po to, żeby zarobić na nich pieniądze. A w Stanach nowe auto wchodziło tak, żeby zachwycić klienta od razu, żeby klient oglądając już katalog myślał, chcę to mieć. Wiesz co, bardzo mi się podoba to, co mówisz, dlatego, wiesz, ja uwielbiam amerykańskie. Ja uwielbiam. Po prostu trochę tak, mam zastrzeżeń do wnętrza czasami, że jest takie lekko plastikowe, ale to plastikowe, ale czasami. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o motoryzację amerykańską, zwłaszcza tą starszą, to jest motoryzacja, którą całe życie uwielbiałem. No, wiesz, powoli będziemy zmierzać ku końcowi. Natomiast zostając... To już niedobrze. Niedobrze? Tam to jest, wiesz, dopiero... Bo wiesz, to jest... Ku końcowi to jest coś do śmierci zbliżamy. Nie kraczmy tą drogą. Absolutnie, do końca dzisiejszego odcinka. Natomiast, mówię, gdybyśmy na chwilę zostali jeszcze przy amerykańskiej motoryzacji, to dla mnie autem, które szalenie mi się podoba od zawsze, to jest Escalade. Nie wiem, kwestia gustu. Jeśli chodzi o Cadillaca, to ja mam swój ulubiony budynek, nawet kiedyś miałem ze 100 lat temu, Cadillac Seville. O Jezu, przepiękny. Ale wiesz, czemu powiedziałem o Escaladzie? Ten mniejszy, ten z takim bagażnikiem, dołożonym do nadwozia tak pod kątem. Takim malutkim z tyłu bagażniczkiem. No ojej, moglibyśmy trochę o tym pogadać. Fajne tematy. Natomiast chciałbym to zamknąć. Samochód małolitrażowy, raptem 4 litry. No. Małolitraż. Mały. Jak na amerykańskie auto, to mały. Ponieważ większe amerykańskie Cadillaci miały 8200. To się działo. No, to już jest, wiesz, już jest potężna maszyna w środku siedzi. No dobra, ale tak jak powiedziałem, chciałbym zamknąć to klamrą elektryczną i ten Escalade, o którym ja tak mówię, też ma być elektryczny. Powiem ci, że kurczę, nie wyobrażam sobie. Ja sobie też nie wyobrażam, ponieważ dla mnie te elektryki w amerykańskiej wersji nie mają duszy. A co sądzisz, no miałem kończyć, ale z tobą nie jest tak łatwo. Słuchaj, a co sądzisz o elektrycznej G-klasie? Pokazali ją w tym roku chyba na którychś z targach. Powiem ci tak, ciekawa. Ciekawa? Ciekawa. A czy wiesz, ona jest ładna. Ładna, ale znowu, z mojego punktu widzenia, wiesz, to już nie jest ta typowa Galenda nie? No nie. A wiesz, które auto elektrycznie mi się podoba? Które? Mała BMW-ka. Ta i3. Śliczna, pewnie, że tak. Śliczna, taka bardzo smaczna, bardzo taka kieszonkowa. I wiesz co, i właśnie i BMW-ka jeszcze jest przykładem, ta i3 jest przykładem na to, że ten elektryk wewnątrz też wygląda trochę inaczej. To nie jest tak, że do zwykłego, konwencjonalnego auta wsadzili tylko baterię i hej. Ona wygląda tak, jakbyś skoczył do elektronicznej gry. Otóż to. Jakbyś usiadł w centrum grania. Słuchaj, porozmawiajmy o tym następnym razem, okej? Bardzo chętnie. Dzięki.